dniach 23-24 maja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się drugi Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu. Nie zabrakło znakomitych osobistości, naukowców, ludzi biznesu i specjalistów z zagranicy. Kongres jest wyjątkowo udany, jeżeli chodzi o uczestników. Dopisali przede wszystkim uczestnicy zagraniczni. Przyjechali do nas i z Portugalii, i z Hiszpanii, i z Włoch, z Niemiec. A więc uczestników jest około 200, sukces jest kapitalny. Udany kongres, znakomite wystąpienia, dużo dyskusji, dużo pytań. Należy tylko się cieszyć, że na naszej uczelni stało się to, czegośmy się spodziewali. No jest sukces organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie pan rektor jest oczywiście prezydentem, pani przewodnicząca jest pani dr Joanna Jedel. Celem kongresu jest przede wszystkim integracja środowisk i praktyków, i naukowców, a także polityków, aby wypracować pewien dialog społeczny i wejść profesjonalnie w komercjalizację sportu, która w naszym kraju jest obecna de facto od 2012 roku, czyli odkąd rozpoczęliśmy naszą przygodę z wielkim sportem i imprezami masowymi, jakim było Euro 2012. Sport stał się taką dziedziną życia i gospodarczego, ale też takiego kreatywnego, który wnosi nową jakość. Znaczy, Gdańska nie zamykamy, ani Pomorza nie zamykamy, tylko nie wiem, na piękne widoki, na plaże, na brzeg morski, ale pokazujemy, że jesteśmy aktywni i w dyscyplinach sportowych. Dziś sport jest tak sprofesjonalizowany, że musi mieć otoczkę prawną, biznesową, medialną, marketingową. To już nie jest ten sport amatorski, radosny, gdzie społecznicy sobie radzili z jego organizacją. Dziś trzeba się otaczać fachowcami i taka konferencja jak dzisiejsza na UEF-ie w Gdańsku jest świetną okazją, żeby ludzie sportu spotkali się z ludźmi biznesu, z ludźmi innych dziedzin gospodarki, no bo dziś sport wymaga tej otoczki, tego opakowania biznesowego. Przede wszystkim my jesteśmy zadowoleni, że możemy być częścią tego kongresu. Od kilku lat staramy się wymieniać informacje i także wspierać merytorycznie tego typu wydarzenia, nie tylko w Gdańsku, ale także i w Polsce, bo wierzymy, że przenikanie się świata naukowego, świata studentów wraz z takimi organizacjami jak Ekstraklasa, jak profesjonalne kluby, na pewno wzmacnia ich rolę, jeżeli chodzi o przyszłość i rozwój kadry menadżerskiej, kwestie umiejętności zarządzania, no czy właśnie wymiany doświadczeń.